Kuba, ostatnio w twoim życiu wiele się działo. Byłeś w Gambii, wróciłeś, no i spore emocje chyba w Polsce, bo miałeś na co popatrzeć. Finał konkursu Miss Polonia 2017. Powiedz, jak ci tam było? Tak, było to trochę takie przejście z jednej rzeczywistości do innej, ale wracając do finału Miss Polski, no przepiękne dziewczyny, nasze finalistki konkursu. Za kilka dni mamy finał, wielką galę finałową, więc no powiem ci, że jest w czym wybierać. Współczuję jury, bo naprawdę będą mieli ciężki orzech do zgryzienia. A powiedz, co sądzisz o Agacie Biernat, bo ona jest troszeczkę już hejtowana za to, że jest najstarsza, że już ma 27 chyba lat, że pojawiają się głosy, że już w tym momencie powinna się kończyć ta kariera modelki. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że słyszałem, że były wybory Miss Polonia. Nie znam zwycięzczyni, więc nie chcę się wypowiadać tej kwestii. Jakby teraz współpracuję z Miss Polski, będę prowadził najprawdopodobniej galę finałową Miss Polski, więc jakby no Miss Polonią, no, nie znam osoby, która wygrała, nie znam tej dziewczyny, więc nie chcę się też wypowiadać na ten temat. A powiedz, czy, no to już odchodząc od tej dziewczyny, czy takie głosy faktycznie uważasz, że są prawdziwe i słuszne, że 27 lat albo więcej, tak przed 30, 27-30 to jest no nie ten wiek, żeby wygrywać, żeby zaczynać tę karierę? Wiesz co, ja uważam, że do 30 roku życia w konkursach piękności można spokojnie brać udział, więc nie mam nic przeciwko temu. Co prawda po 40 już byłoby gorzej, wiadomo, ale do 30 roku życia jak najbardziej.